Witam wszystkich serdecznie na naszym drugim wtorkowym śniadaniu z RODO. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, za przesyłane pytania. Rzeczywiście jest ich na tyle dużo i są tak różnej tematyki dotyczą, że przyznam szczerze, chyba będziemy te śniadania jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy prowadzić rzeczywiście co tydzień. Wybieramy rzeczywiście te pytania najciekawsze, a jednocześnie pytania, które mogą zainteresować największą liczbę z Państwa. Dzisiaj odpowiadamy tylko na dwa pytania ze względu rzeczywiście na ich chyba wagę, bo można powiedzieć, że one są najbardziej popularne i najczęściej zadawane nie tylko przez współadministratorów grupy ultraubezpieczenia, ale również przez innych naszych klientów. Pierwsze pytanie, które tak sobie sformułowaliśmy, jako zlepek kilku pytań, dlaczego tak naprawdę musimy upoważniać do przetwarzania danych osobowych? Wielu z Państwa, zadając to pytanie, jednocześnie jakby przedstawia nam swoją opinię, swoje uwagi dotyczące tego zagadnienia, stwierdzając w niegłupi zresztą sposób, że przecież jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika, przekazuje mu zakres czynności czy zakres obowiązków, to doskonale w tym zakresie można wyczytać, co ma jego pracownik robić. No rzeczywiście, to jest jak najbardziej prawda. Wiadomo, co pracownik ma robić na podstawie zakresu obowiązków czy tam zakresu czynności. Niemniej jednak z tego zakresu nie wynika zakres upoważnienia do przetwarzania danych. Dlatego też działając w trybie artykułu 5 ust. 2 RODO, czyli cały czas starając się, aby została zapewniona zasada rozliczalności, staramy się, aby każdy pracownik, każdy współpracownik, mam tu na myśli wykonawcę, zleceniobiorcę, przetwarzał dane wyłącznie na nasze polecenie. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia brzmienia artykułu 29 RODO, gdzie wyraźnie wskazano dyspozycję administratorowi danych osobowych właśnie do przetwarzania danych na polecenie administratora danych. Czyli każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora. Można byłoby to oczywiście w typowej rozmowie między prawnikami uznać, że polecenie może być wydane ustnie, ponieważ nie ma takowej dyspozycji wskazanej, takiej formy wskazanej w RODO ani w innych przepisach szczególnych, żeby upoważnienie było w formie pisemnej. Ale znowu wracamy do tej zasady rozliczalności. Musimy w ramach tej zasady udowodnić organowi nadzorczemu, czyli inspektorom, którzy przyjadą do nas na ewentualną kontrolę, udowodnić fakt, że to upoważnienie zostało wydane. Możemy oczywiście w trakcie takiej kontroli udowodnić inspektorowi, że nasze polecenie zostało wydane ustne, ponieważ pracownik jest w stanie potwierdzić, że rzeczywiście miało to miejsce. Gorzej, jeżeli będzie sprawa dotyczyła nie kontroli, a naruszenia. W sytuacji, kiedy będziemy musieli przeanalizować, rozwiązać sprawę związaną z naruszeniem ochrony danych osobowych, wówczas będziemy musieli sprawdzić, czy rzeczywiście osoba, która jest podejrzewana o spowodowanie tego naruszenia, dysponowała upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych. I tutaj dochodzi nasze człowieczeństwo, nasza typowa ludzka postawa. W momencie, kiedy inspektor ochrony danych, prowadząc postępowanie wyjaśniające wraz zapewne z przedstawicielem administratora czy bezpośrednio ze współadministratorem, zaczną zadawać trudne pytania, najprawdopodobniej osoba, która będzie w cudzysłowie przesłuchiwana, od której będą odbierane wyjaśnienia i zeznania, w zależności od tego, oczywiście, jaki sobie status uznamy od razu z osobą, z którą rozmawiamy, będzie starała się odsunąć od siebie ten ciężar dowodowy. I w tym momencie powie szef, szefowa, nic mi nie powiedział, żadnego upoważnienia mi nie dał. No to w tym momencie mamy z automatu kolejny zarzut, czyli zarzut polegający na przetwarzaniu danych osobowych przez osobę do tego nieupoważnioną. Zatem, Szanowni Państwo, musimy dążyć do tego, żeby wszyscy nasi pracownicy
wszyscy nasi zleceniobiorcy, czy też wykonawcy, którzy działają tylko na naszą rzecz i tylko w naszym imieniu, posiadali pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Tak jak wspominałem, wynika to przede wszystkim z brzmienia artykułu 29 RODO, ale również z artykułu 32 ust. 4 RODO, gdzie niemalże słowo w słowo została przepisana norma wskazana we wcześniej przywołanym artykule 29. Przy czym artykuł 32, jak Państwo pamiętacie, dotyczy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Warto zwrócić uwagę, że w obu tych artykułach mowa jest o przetwarzaniu na polecenie administratora danych, no, w tym wypadku również podmiotu przetwarzającego, poza warunkiem wskazanym w przepisie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Te przepisy szczególne dotyczą zakresu przetwarzania danych przez niektóre powołane do tego, nazwijmy to generalnie wolne zawody, albo osoby, które pełnią określone funkcje. I wtedy rzeczywiście takiego upoważnienia możemy nie nadawać. Jest to dobry przykład w stosunku do prezesa spółki prawa handlowego, załóżmy spółki z o.o. W takiej sytuacji kodeks spółek handlowych nakazuje wykonywanie pewnych zadań osobie, która reprezentuje spółkę, reprezentuje w tym wypadku zarząd spółki. I to by oznaczało, że ma upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji. W tym wypadku wyraźnie określonej w przepisach kodeksu spółek handlowych. Zatem można byłoby wskazać w tej sytuacji właśnie dobre rozwiązanie polegające na tym, że naszego prezesa nie musimy upoważniać do przetwarzania danych. Odrębnie, na odrębnym dokumencie, który de facto przecież sam musiałby sobie podpisać, co miałoby, powiedzmy, małą wartość dowodową, tak? No bo równie dobrze każdy samemu sobie mógłby podpisać niestworzone rzeczy i wtedy naprawdę nie doszlibyśmy do porządku i do ustalenia, czy zasada rozliczalności została zachowana. Szanowni Państwo, w jaki sposób wygląda procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych? Jest bardzo prosta, o czym wspominałem już na jednym z poprzednich szkoleń. Każdorazowo, czy to przełożony, bezpośrednio przełożony pracownika, w zależności oczywiście od struktury pionowej firmy, czy też bezpośrednio sam współadministrator, czy sam administrator danych, jakkolwiek to nazwiemy, występuje z wnioskiem o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych. Taki wniosek znajduje się oczywiście w księdze polityk, wzór wniosku znajduje się w księdze polityk, natomiast ze względu na to, że nie następuje duża fluktuacja kadry, równie dobrze można jakby dojść do sytuacji, w której będziemy standaryzowali pewnego rodzaju stanowiska pracy. I te standaryzowane stanowiska pracy będą automatycznie upoważniane w określonym zakresie odpowiadającym właśnie temu stanowisku. I nie jest to chyba najgorsze rozwiązanie, niemniej jednak szybsze i prostsze, aniżeli przepływ dokumentów. Dlaczego to bezpośredni przełożony pracownika lub administrator danych występuje z wnioskiem o nadanie upoważnienia? Ponieważ to on doskonale wie, co jego pracownik będzie wykonywać, jakie czynności, do czego w związku z tym ma mieć upoważnienie i w jakim zakresie to upoważnienie. Projekt takiego upoważnienia przygotowuje inspektor ochrony danych na podstawie właśnie przesłanego wniosku. No i oczywiście ostatnią osobą, która odpowiada za zgodne z prawem upoważnienie do przetwarzania danych, jest administrator danych czy współadministrator danych, który podpisuje projekt upoważnienia, jeżeli oczywiście uzna, że to upoważnienie merytorycznie jest prawidłowe i właściwe. Bardzo często oczywiście inspektor ochrony danych zwraca uwagę na to, że zakres upoważnienia może być zbyt mały albo zbyt duży. Niemniej jednak nigdy nie dyskutujemy z wolą bezpośredniego przełożonego, ponieważ to on wie najlepiej, jaki zakres upoważnienia ma zostać nadany. Czasami jednak ze względu na, no, co by nie mówić, tysiące wydanych upoważnień czy przygotowanych projektów upoważnień, wiemy, czy domniemujemy, że takie upoważnienie powinno by zostać rozszerzone albo zawężone. I wówczas jesteśmy, można powiedzieć, takim bardzo, bardzo krótko powiedziane, organem doradczym, który
pomaga jeszcze właśnie bezpośredniemu przełożonemu w przygotowaniu właściwego wniosku. Natomiast już ostatecznie administrator danych, podpisując upoważnienie, tym samym upoważnia do przetwarzania danych osobowych właśnie w tym trybie, o którym mówiliśmy, czyli w trybie artykułu 29 i artykułu 32 ustęp 4 RODO. Oczywiście pamiętacie Państwo, jak wygląda wniosek o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Mamy w tej chwili zidentyfikowanych 14 zbiorów, które mają swoje odniesienie i przełożenie do procesów i zostały też oczywiście do tego rejestru czynności przetwarzania wprowadzonych. Niemniej jednak pozwoliłem sobie na taki tutaj mały skrót myślowy, między tam 7 i oczywiście 14 są pozostałe zbiory. Natomiast chciałem tylko przypomnieć, jak wygląda sam sposób nadawania upoważnienia do przetwarzania danych. Na dole mamy legendę, która opisuje zakres upoważnienia. Dla ułatwienia, odczyt to jest odczyt, Z to jest zapis, M to jest modyfikacja, U to jest usuwanie, A to jest archiwizacja. Oczywiście, żeby nie było tak łatwo i prosto, no to sam odczyt to jest oczywiście troszeczkę więcej, trochę większy zakres dotyczący przetwarzania, aniżeli samo odczytywanie danych. Niemniej jednak ten zakres został stworzony jeszcze, czy te symbole literowe zostały jeszcze stworzone za czasów poprzedniego systemu prawnego, czyli za czasów obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku i rozpoczęcie obowiązywania RODO spowodowało jedynie rozszerzenie tego zakresu, ale nie było jakby potrzeby zwielokrotnienia czy rozszerzenia tej tabeli, tego wniosku o kolejne kolumny, które by wskazywały na takie enumeratywnie wymienione zakresy przetwarzania występujące w artykule 4 RODO. Jeżeli mamy odczyt, to mamy rzeczywiście możliwość zapoznania się czy też przeglądania, ale bez samej modyfikacji. Oczywiście ten odczyt też zostało jakby przyjęte, że to jest ujawnianie poprzez przesłanie, czy rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie. Jak najbardziej to jest dalej kwestia tylko wejścia w posiadanie tych danych osobowych, możliwość zapoznania się z nimi i wykonania czynności, która de facto ich nie modyfikuje. Natomiast zapis to jest również i utrwalanie. Oczywiście poza pobieraniem, ale tutaj po długich rozmowach z informatykami doszliśmy do wniosku, żeby coś utrwalić, coś zapisać, trzeba wcześniej to pobrać, no de facto odczytać. Zatem przyjęliśmy, że występujący w RODO zakres przetwarzania w postaci pobierania również został ujęty w tej literce Z, czyli w zapisie. Modyfikacja to jest już rzeczywiście fizyczne dokonywanie zmian, czyli takie wykorzystanie danych osobowych, które w konsekwencji może doprowadzić do ich zmian, zmodyfikowania innego połączenia, dopasowania lub też zaadaptowania do naszych potrzeb. Zatem proszę zwrócić uwagę, że najmniejszym zatem zakresem upoważnienia będzie nadanie jedynie upoważnienia do odczytu. Każdy kolejny zakres stanowi jakby stopień wyżej, jeżeli chodzi o to upoważnienie. Możemy zatem w modyfikacji, oprócz tego, że oczywiście będziemy również dokonywali pewnie jakiegoś zapisu, czy utrwalenia, czy pobierania, będziemy również właśnie odczytywać te dane. Zatem modyfikacja będzie również dotyczyła wcześniejszego upoważnienia do zapisu i do odczytu. Jednym z takich najwyższych upoważnień w zakresie tych upoważnień będzie usuwanie. Usuwanie to już będzie rzeczywiście rzadko nadawane upoważnienie, bo zakres usuwania pozwala na całkowite zanonimizowanie albo definitywne usunięcie danych osobowych z naszego zbioru danych osobowych, czy też z naszego procesu przetwarzania. Oczywiście, żeby coś usunąć, trzeba wcześniej móc to odczytać, ewentualnie dokonać jakiegoś zapisu albo zmodyfikować, a dopiero później usunąć, albo tylko odczytać i usunąć.
No i ostatnia z wymienionych zakresów to jest archiwizacja. Archiwizacja jest tak naprawdę, nie chciałbym tutaj jakby łączyć samej formy archiwizacji jedynie do systemów informatycznych, ale zwrócić uwagę na to, że dokumenty chociażby w formie papierowej przez pewien okres czasu są przechowywane przez państwa. I tutaj jako archiwizację uważamy przekazanie dokumentów, chociażby przekazanie kopii polis do działu rozliczeń albo do miejsca, które traktujemy jako archiwum czy składnicę akt. Nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, czym się różni archiwum od składnicy akt, nie ma to jakby większego znaczenia podczas naszego śniadania, ale sam proces archiwizacji dotyczy jakby odłożenia na jakiś czas dokumentów, które już nie są potrzebne nam do bieżącej pracy. Nie oznacza archiwizacja dokonywania backupu albo kopii zapasowej w systemach informatycznych. Może, ale oczywiście nie musi. Także, szanowni państwo, nie chciałbym, żebyśmy jednoznacznie tego zakresu archiwizacji łączyli z wykonywaniem kopii zapasowej w systemach informatycznych, które czasami są wykonywane automatycznie, czasami są wykonywane przez użytkownika, a najczęściej są wykonywane przez administratora systemu informatycznego, który wszak musi dbać, bo jest to jego obowiązek również wynikający z artykułu 32 RODO, musi odpowiadać za właściwe zabezpieczenie i odtworzenie tych danych, które archiwizujemy. Dlatego też dla jakby takiego ułatwienia i uproszczenia osoby, które mają mieć największy dostęp do danych osobowych, zaznaczamy w tym wniosku odpocząwszy krzyżykami, począwszy od odczytu, zapisu, modyfikacji, aż do usuwania, jeżeli rzeczywiście osoba ta, którą wpisujemy, to z imienia, nazwiska i wskazujemy stanowisko, oczywiście formę współpracy z nami, zaznaczamy ten zakres upoważnienia krzyżykami. Im więcej będzie tych krzyżyków, tym oczywiście dostęp do tych danych będzie większy i większe uprawnienia wynikające z dostępu do systemów informatycznych. Tu znowu przypominam, że polityki, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, które stanowią załącznik numer 14 do księgi polityk, opisują sposób nadawania uprawnień dla każdego operatora systemu informatycznego. Niech będzie przykład kogokolwiek, kto zajmuje się u państwa rekrutacją nowych pracowników. Pewnie jest to niezbyt częsty proces, ale w różnych sytuacjach możemy być zmuszeni, albo rozwijamy działalność, albo rzeczywiście następuje naturalna fluktuacja kadry, rozpoczynamy proces rekrutacji. W tym wypadku nazwa naszego zbioru to będą potencjalni klienci. Oczywiście nazwa procesu to będzie rekrutacja i w systemie IDPO widać, jaka jest relacja między zbiorem a procesem. I w tym wypadku osoba, która będzie odpowiedzialna za tą rekrutację, która będzie przygotowała dla szefostwa CV, która będzie z tych CV wybierała te kandydatury, które spełniają postawione przez nas wymogi, będzie miała dostęp zarówno do odczytu, ponieważ będą na jej skrzynkę pocztową spływały te CV, czy też będą osobiście do niej dostarczane. Będzie w związku z tym tworzyła pewnego rodzaju listę, może tworzyć listę, która będzie zawierała jakby zestawienie najważniejszych cech naszych kandydatów, tak żeby można było potem taką listę przedstawić najwyższemu kierownictwu. Jeżeli chodzi o modyfikację, no to również, bo będzie mogła w tej swojej liście, którą stworzy na potrzeby rekrutacji, będzie mogła dokonywać zmian. Jeżeli chodzi o usuwanie, no to tutaj trzeba byłoby zwrócić uwagę, że jest jednym z zagrożeń naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, może być prowadzenie procesu rekrutacji w sposób taki, że to osoba prowadząca rekrutację na podstawie swoich subiektywnych ocen będzie dokonywała na przykład bezprawnego usunięcia CV czy tych wszystkich danych osobowych przed w ogóle jakby dopuszczeniem osoby, której dane dotyczą, do procesu rekrutacji, a więc będzie to stanowiło pewnego rodzaju naruszenie kodeksu pracy. Na to musimy rzeczywiście uważać. Dobrze byłoby, żeby te nasze procedury, jeżeli chodzi o zatrudnienie, były spójne, czyli wpłynęło powiedzmy 100
100 podań o pracę, czy 100 CV, czy 100 ofert, z których w pierwszym etapie wyłoniono 5, z którymi najwyższe szefostwo przeprowadziło rozmowy rekrutacyjne. Tu jak najbardziej byłoby wskazane, żeby rzeczywiście od razu nie usuwać tych danych osobowych przed zakończeniem procesu rekrutacji. Tak, żebyśmy nie zostali posądzeni o to, że faworyzujemy albo nie przeprowadzamy procesu rekrutacji w sposób transparentny. Zatem ta osoba, która będzie upoważniona do przetwarzania danych w tym procesie, w tym zbiorze danych osobowych, również będzie miała upoważnienie do usuwania danych, ponieważ po zakończonej rekrutacji to do niej będzie należało pozbycie się ponadmiarowych danych, czyli tych CV, tych dokumentów, które zostały przesłane, a które są nam już niepotrzebne. No chyba, że oczywiście będzie sytuacja, w której będziemy mieli zgodę kandydatów na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżące i kolejnych rekrutacji przez najbliższe, no powiedzmy, ileś tam lat. To wtedy rzeczywiście możemy tych CV nie usuwać. Odnośnie archiwizacji, jeżeli sami Państwo zajmujecie się archiwizacją swoich dokumentów, to wtedy oczywiście również przekazujemy, nadajemy sobie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych również w zakresie archiwizacji. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z rekrutacją, to tutaj tak naprawdę archiwizacja nie występuje. Nie ma sytuacji, w której te dokumenty są przechowywane. Ten proces potencjalnych klientów, proces rekrutacja jest jakby przechodzi płynnie w proces zatrudnienia i w dokumenty osobowe pracownika. Zatem jakby z założenia potencjalni klienci, nazwa tego zbioru, przepraszam, w ogóle mówię potencjalni klienci, potencjalni pracownicy, w ogóle nie powinna być brana pod uwagę w tym samym procesie archiwizacji. Zatem można sobie go spokojnie podarować i nie nadawać sobie upoważnienia do przetwarzania danych w tym zbiorze. Zatem co w sytuacji, kiedy mamy zmianę na stanowisku pracy? Zmianę polegającą na awansie albo zmianie zakresu obowiązków naszego pracownika. No wówczas znowu jest zapewne zmiana danych osobowych, do których ten nasz pracownik ma dostęp. Jeżeli ten pracownik, który był, powiedzmy, zajmował się rekrutacją, a w tym wypadku będzie również zajmował się bezpośrednio umowami ubezpieczeń, wówczas zakres jego upoważnienia musi ulec zmianie. Może tamte upoważnienia będą jeszcze aktualne, czyli będzie nadal zajmował się rekrutacją, ale może się okazać, że już nie, wówczas tamte upoważnienie należy anulować i nadać nowe. Albo tamte zostawić i uzupełnić upoważnienie o taki zakres, który wynika z tego nowego, zmienionego stanowiska pracy. Wówczas sytuacja jest analogiczna, mamy tylko nową kolumnę, anuluj wszystkie i w tym momencie z aktualnego upoważnienia, jeżeli chcemy usunąć w danym zbiorze, w danym procesie upoważnienie, na końcu wstawiamy tylko znak X-a czy krzyżyk, jakkolwiek to nazwiemy. Wówczas będzie wiadomo, jak obsługa naszego punktu kontaktowego będzie wiedziała, w jaki sposób dokonać aktualizacji w systemie i przygotować nowy projekt upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o legendę, dalej te literki są analogiczne jak w poprzedniej sytuacji, przy czym dochodzą jeszcze oczywiście ten nasz X albo krzyżyk, no i ten nasz, powiedzmy, zaznaczony ptaszek albo OK checkbox, zaznaczony checkbox, jakkolwiek użyjemy określenia, do nadania nowego zakresu upoważnienia. Zatem nie musimy we wniosku o zmianę upoważnienia wpisywać, jakby zaznaczać w kratkach aktualnego zakresu upoważnienia dla każdego z pracowników, a jedynie tylko zmiany, które wynikają właśnie ze zmiany stanowiska pracy albo z zakresu czynności, które będzie nasz pracownik wykonywać. Ponownie w takiej samej procedurze po przygotowaniu wniosku przesyłamy go na punkt kontaktowy, gdzie jest realizowany i projekt upoważnienia jest dostępny albo w systemie IDP, albo przesyłany na Państwa skrzynkę pocztową.
Kolejne pytanie, które wzbudza dosyć dużo emocji i dużo pytań, bardzo szczegółowych w niektórych przypadkach, to jest realizacja praw osób, których dane dotyczą. Spotykamy się z tym bardzo często, jeżeli chodzi o obsługę punktu kontaktowego. Bardzo dużo osób próbuje wykorzystać RODO do takiego typowego, złośliwego nękania administratorów danych, takiego wrednego wykorzystywania swoich praw, które owszem, oczywiście jak najbardziej przysługują nam z przepisów prawa, niemniej jednak nie zawsze są jednoznacznie i wprost wskazane. Proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o przepisy tego naszego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przede wszystkim mamy prawo do sprostowania danych osoby, której dane dotyczą, do usunięcia jej danych osobowych, czyli tak naprawdę prawo do bycia zapomnianym, ładnie sformalizowane i nazwane w RODO, wcześniej takiego prawa nie było, ale zawsze istniało oczywiście przez ostatnie 20 lat prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Kolejne prawo to prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu. Tutaj warto zwrócić uwagę, że często nasi, nazwijmy to najprościej mówiąc, klienci czy osoby, których dane dotyczą, występują z wnioskiem, który można byłoby zamknąć w dwóch, trzech zdaniach, a zupełnie nie wiemy z punktu widzenia prawa, o co tak naprawdę temu naszemu klientowi, tej osobie, której dane dotyczą, chodzi. Rzadko kiedy zdarza się, że właśnie wnioskodawca formalizuje swój wniosek, wskazując bezpośrednio na prawo, z którego chce skorzystać. Już nie oczekujemy oczywiście, że nasi wnioskodawcy będą posługiwać się bezpośrednio artykułami przysługujących im praw, niemniej jednak dobrze byłoby, aby te wnioski były realizowane na podstawie wzorów wniosków, które można rzeczywiście zgodnie z żądaniem tych osób zrealizować. Jeżeli chodzi o naszą księgę polityk, to mamy 4 wnioski, które tak naprawdę pozwalają na realizację wszystkich praw osób, których dane dotyczą, a które posiadają te osoby na mocy rozporządzenia, przepraszam, ogólnego o ochronie danych. W tym wypadku załącznik numer 25 to jest wzór wniosku o skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym. Pozwolę sobie, mam tu takie małe skrinki, ale każdy z Państwa ma dostęp do księgi polityk. Przypominam, że oczywiście jest on na płycie, dostępny również na platformie e-learningowej. I mamy w tym wniosku tak naprawdę kilka miejsc, w których nasz wnioskodawca musi się określić. Przede wszystkim jako wnioskodawca musi wskazać, inaczej mówiąc, zautentykować się, a więc przekazać nam dane osobowe, na podstawie których będziemy mogli ten jego wniosek zrealizować. Zatem nie wystarczy samo imię, nazwisko, bo może się okazać przecież, że to nie ta osoba. Zatem będziemy mogli usunąć dane niewłaściwej osoby. Inaczej mówiąc, nie jednemu psu burek. A znamy przypadki nawet niezbyt popularnych nazwisk, gdzie rzeczywiście występują połączenia imienia, nazwiska, którego byśmy się wcześniej nie spodziewali i możemy usunąć niewłaściwe dane. Zatem musi nam wnioskodawca wskazać te dane, które rzeczywiście pozwolą nam na zrealizowanie jego wniosku. Nie ma wymienionych rzeczywiście danych, które muszą być obligatoryjnie podane, ponieważ w różnych zbiorach będą to rzeczywiście różne dane osobowe. Jeżeli ktoś będzie chciał się wypisać z newslettera, na którym przetwarzamy tylko jego adres mailowy, bo to powinno być wystarczające w newsletterze, ale załóżmy, że i imię, i nazwisko, to w tej sytuacji i imię, nazwisko, i adres mailowy muszą zostać podane, abyśmy mogli właściwie zrealizować ten wniosek, chociażby o wykreślenie z newslettera. Prawda jest taka, że oczywiście, jeżeli ktoś się zapisuje na newsletter za pośrednictwem strony internetowej, no to zgodnie z przepisami z brzmieniem motywu RODO również powinien móc za pośrednictwem strony internetowej z tego newslettera się wypisać, bo założenie jest takie, że wyrażenie zgody, a w zasadzie odwołanie zgody wcześniej wyrażonej powinno być tak samo łatwe, jak i wyrażenie. Więc nie powinniśmy zmuszać do tego, żeby
wypełniał nam dodatkowy dokument, podpisywał, robił zdjęcie albo skanował i przesyłał. Natomiast w pozostałych przypadkach rzeczywiście, jeżeli te dane są przetwarzane chociażby w systemach informatycznych albo w wersji papierowej, musimy pamiętać o przekazaniu osobie, która wnioskuje do nas, właściwy formularz. Ze względu na to, że nie zawsze będzie wiadomo, jaki wniosek przekazać, no to przypominam Państwu, że Państwo od tego nie jesteście. Od tego jest punkt kontaktowy inspektora ochrony i inspektor ochrony danych, czyli ja. Jeżeli ktoś do Państwa dzwoni z jakimś żądaniem, zawsze starajcie się Państwo przekierować jego ustny wniosek w formę pisemną. Jeżeli zadzwoni do Was stary klient, którego znacie od lat i który nagle już nie chce mieć z Wami nic wspólnego, czyli chociażby żąda o skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym, wówczas no, zautentykujecie go, potwierdzicie jego tożsamość na podstawie głosu czy też numeru telefonu, z którego do Państwa dzwoni. Wtedy jest to wystarczające, więcej naprawdę nie trzeba. Ale to wtedy Państwo musicie przekazać nam tę informację w wersji mailowej. Czyli otwieramy proste zgłoszenie w naszym systemie zgłoszeniowym, w naszym punkcie kontaktowym, wypisując imię, nazwisko i jakąś daną dokładnie identyfikującą tą osobę, że życzy sobie skorzystania z prawa do bycia zapomnianym. Natomiast jeżeli dalej nie wiemy, z kim rozmawiamy przez telefon, wtedy rzeczywiście musimy poprosić, żeby takie zgłoszenie zostało wysłane drogą elektroniczną albo oczywiście pocztą tradycyjną. Jeżeli pocztą elektroniczną wpłynie na Państwa adres mailowy, to wtedy prosimy o przekazanie go na nasz punkt kontaktowy. Jeżeli wpłynie pocztą tradycyjną, to prosimy o skan takiego dokumentu i również przesłanie go do naszego punktu kontaktowego. My wtedy zajmiemy się obsługą tego zgłoszenia. Wracając jakby do tego postawionego wcześniej pytania, jaki wniosek dokładnie mamy przekazać wnioskodawcy? Jeżeli nie wiemy tak naprawdę, czego on chce, albo jakie to będzie prawo, czy prawo do ograniczenia, czy już prawo do bycia zapomnianym, czy też wręcz cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas prosicie tylko Państwo o opisanie, czego tak naprawdę sobie życzą. Na podstawie tego krótkiego opisu, który wpłynie na punkt kontaktowy, my odeślemy zwrotnie właściwy wniosek do wypełnienia, jeżeli nie będziemy jednoznacznie pewni, czego tak naprawdę osoba, której dane dotyczą, oczekuje. Tak jak mówiłem, mamy te cztery wnioski. One są bardzo proste, bo rzeczywiście wystarczy wpisać swoje dane administratora danych bądź współadministratora, czyli jeżeli do Państwa bezpośrednio przyjdzie osoba, która chce skorzystać z takiego wniosku, to wystarczy, że wpisze Państwa dane albo Państwo przedstawicie tu swoją pieczątkę. Nie ma to jakby z punktu widzenia prawa większego znaczenia, będzie to nadal zgodne z procedurami. I zaznaczamy, wnioskodawca zaznacza wskazane pole, z którego prawa, na podstawie której chce złożyć konkretny wniosek. I jeżeli chodzi o to złożenie wniosku, to tak naprawdę tyle. Procedura bardzo prosta, mamy osoby, których dane dotyczą, wypełniają one wniosek. Ten wniosek jest przekazywany do punktu kontaktowego i poza fizycznym jakby rozpoczęciem procedury również inspektor ochrony danych jest obowiązany do zaopiniowania takiego wniosku. Wyobraźmy sobie sytuację, o której niejednokrotnie wspominam na szkoleniach. Mamy pracownika, który się zwalnia z naszej firmy, przechodzi do konkurencji, przechodzi na emeryturę, wszystko jedno. Na drugi dzień przysyła wniosek o prawo do bycia zapomnianym. Byłoby bardzo fajnie już, no, tak naprawdę na drugi dzień naszego starego pracownika już pewnie nikt nie pamięta. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że nie w każdym momencie, nie w każdej sytuacji można skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Jeżeli chodzi o pracownika, no to akta osobowe są przechowywane 50 lat, chyba że oczywiście w systemach informatycznych jest prowadzona dokumentacja, na co pozwalają przepisy prawa, wówczas po ustaniu stosunku pracy taka dokumentacja przechowywana jest jedynie 10 lat. W związku z tym, w zależności od zakresu żądania i od kategorii osoby, która występuje z wnioskiem i samego brzmienia i treści wniosku, inspektor ochrony danych przygotowuje opinię, co można usunąć, ewentualnie jeżeli chodzi oczywiście o prawo do bycia zapomnianym, albo wskazuje inspektor ochrony danych,
dział czy też współadministratora, który odebrał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aby jednoznacznie w tamtym miejscu tą zgodę usunąć, tak żeby wszyscy współadministratorzy wiedzieli, że już nie możemy wykorzystywać dalej w ramach grupy danych osobowych tego wnioskodawcy. Także opinia inspektora ochrony danych nie jest też może od razu automatyczna i natychmiastowa, ponieważ wiąże się również z kontaktem albo bezpośrednio ze współadministratorem, albo z administratorem systemu informatycznego, po to, żeby ustalić właściwy zakres realizacji tego wniosku. No i rzeczywiście we współpracy już z personelem administratora dokonuje się fizycznej, na przykład fizycznego usunięcia danych osobowych, czy to w postaci papierowej niszczymy w liszczarce, czy też w postaci elektronicznej anonimizujemy, czy fizycznie usuwamy, czyli kasujemy dane rekordy. To już też oczywiście zależy od tej, powiedzmy, procedury i od tych danych, zakresu tych danych, czy też kategorii tych danych. Jeżeli wniosek nie może być w pełni zrealizowany, to oczywiście taką informację inspektor ochrony danych przekazuje wnioskodawcy, informując go o podstawach, dla których wniosek został zrealizowany, na przykład w części. Tutaj pozwolę sobie rzeczywiście wskazać na powiększeniu miejsca, w których wnioskodawca powinien wstawić swoje dane osobowe, które pozwolą na jego identyfikację, no i oczywiście wpisać właściwe dane administratora danych. Dlaczego mówimy właściwe dane? Ponieważ przypominam, że występujecie Państwo w niektórych przypadkach w trzech relacjach. Prawie mi się wymknęło, że w trzech osobach. No ale w trzech relacjach Państwo występujecie. I teraz musicie Państwo pamiętać o właściwym okresie administratora danych osobowych. Sytuacja, w której mówimy o współadministrowaniu danych osobowych przez grupę ultra, no to oczywiście albo wstawiamy bezpośrednio ultrę jako spółkę z o.o., albo Państwa pieczęć jako współadministratorów w tym zakresie. Jeżeli natomiast dotyczy wniosek danych osobowych, co do których grupa ultra nie ma uprawnień współadministratora czy też administratora, no to oczywiście musicie Państwo właściwie określić siebie jako przedsiębiorcę i wskazać tutaj, że rzeczywiście ta realizacja praw będzie również realizowana z pominięciem tych procedur i systemów, które dotyczą grupy ultra ubezpieczenia. Natomiast sytuacja, w której będzie ktoś realizował prawa wobec administratora danych, który będzie zakład ubezpieczeń, czyli nasze towarzystwo ubezpieczeniowe, wówczas powinniśmy stosować procedurę określoną bezpośrednio przez tego administratora danych, bo wtedy dla tych administratorów danych my pełnimy funkcję podmiotu przetwarzającego, wobec którego również osoba, której dane dotyczą, może dochodzić swoich praw na równi z administratorem danych. Zatem wtedy wpiszemy w to miejsce Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako administratora danych i w ramach współpracy z grupą ultra ubezpieczenia przekazujecie Państwo taki wniosek do realizacji do naszego punktu kontaktowego. Wówczas my już realizujemy dalsze czynności bezpośrednio z inspektorem ochrony danych od konkretnego zakładu ubezpieczeń czy towarzystwa ubezpieczeń. Dla przykładu tutaj trochę powiększyłem chociażby usunięcie danych osobowych ze wskazaniem przesłanek, dlaczego ktoś żąda usunięcia danych osobowych. Pamiętajmy, że rzeczywiście powinniśmy postępować w bardzo taki spokojny i dosyć rozsądny sposób, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych i realizację wniosków osób, których dane dotyczą. Bardzo często spotykamy się z tą problematyką takiego strachu, lęku przed sądem, przed skargami w podmiotach publicznych, które rzeczywiście potrafią reagować tak bardzo traumatycznie na skargi, na straszenie, na krzyki, nawet wyrażone w formie pisemnej. W momencie, kiedy otrzymujemy jakieś żądanie, jakiś wniosek, to po pierwsze musimy określić, czy jesteśmy stroną, która może rozpoznać dane zgłoszenie, dany wniosek, a następnie, czy możemy ten wniosek zrealizować i w jakim zakresie. Rzadko się zdarza, że nie podejmujemy w ogóle działań, nie ma takiej sytuacji. Na każdy, nawet
najbardziej wydziwiony wniosek jesteśmy w stanie i powinniśmy móc udzielić odpowiedzi. Bez jakby zastanawiania się, czy rzeczywiście coś by się stało, gdybyśmy nie udzielili odpowiedzi, mimo że nie my jesteśmy właściwym adresatem takiego wniosku. Pamiętajmy o tym, że mimo że nie obowiązuje nas kodeks postępowania administracyjnego, to jednak zwykła kultura wymaga, żeby na każdy wniosek udzielić odpowiedzi, bo osoby, których dane dotyczą, mogą nie mieć tej świadomości, że jesteśmy niewłaściwym adresatem ich wniosku. Zatem też nie do nas należy szkolenie naszych klientów odnośnie przepisów prawa, a tym samym właściwej realizacji swoich uprawnień. Natomiast gdyby rzeczywiście ktoś miał problemy z rozwiązaniem tej łamigłówki, który checkbox zaznaczyć, czy na jakiej podstawie wnosi, występuje do nas z wnioskiem, to wtedy oczywiście taka osoba ma jak najbardziej prawo skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, czyli ze mną, a ja już postaram się wytłumaczyć tej osobie, który z właściwą przesłankę ma zaznaczyć, czy w ogóle jest to wniosek zasadny i czy jest jakiś sens, żeby ten wniosek realizować, bo być może osoba, której dane dotyczą, jakby nie do końca jest świadoma tego, co chce zrobić, albo w innej formie chce zainteresować nas sobą, bądź też pokazać nam nasze niedoskonałości, które my możemy usunąć przecież w inny sposób, aniżeli tylko poprzez usunięcie jej danych osobowych. Pamiętajmy o tym, żeby to, co mówiłem też wcześniej, żeby ten obowiązek informacyjny, który wywieszamy w naszych siedzibach albo umieszczamy na naszych stronach, zawierał właśnie dane inspektora ochrony danych, czy też dane punktu kontaktowego, tak żeby te osoby też nie były odsyłane od jednej osoby do drugiej, aż w końcu za którymś razem właściwie zostanie wniosek skierowany do naszego punktu kontaktowego. Starajmy się, aby bezpośrednio i jak najszybciej były te maile przesyłane, tak abyśmy mogli szybko i właściwie realizować prawa tych osób, ponieważ im szybciej zrealizujemy takie prawo, im szybciej zrealizujemy taki wniosek, tym mniejsza frustracja naszego klienta. Przypominam, że w tym naszym systemie informatycznym rzeczywiście te wnioski wpływają w różnej formule. To mamy chociażby przykład ostatniego takiego zgłoszenia, które dotyczyło wykreślenia osoby z bazy właścicieli pojazdów. W temacie był wskazany pojazd, no i oczywiście nadawca. Tutaj oczywiście częściowo zanonimizowałem te dane osobowe, ale dla ciekawości na następnej stronie pokazujemy już te dane w pełni, ponieważ wychodzimy z prawidłowego założenia, że dane dotyczą wszystkich współadministratorów grupy ultraubezpieczenia, zatem nie są to są to zatem dane przetwarzane przez całą grupę. Proszę zwrócić uwagę na brzmienie tego wniosku. Witam, nie jestem już właścicielem pojazdu, o którym mowa w temacie maila, no więc mamy Ford Focus numer rejestracyjny. Proszę o wykreślenie mnie z baz danych jako właściciela. No i teraz dobre pytanie, co stryjenka miała na myśli. Do końca nie wiemy, tak naprawdę, czy sprawa dotyczy bezpośrednio czynności technicznej wykreślenia z bazy właścicieli pojazdów, którą nie wiadomo kto prowadzi, czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe, czy też my, czy jest to wniosek o usunięcie w ogóle danych osobowych, czy tylko wykreślenie tego imienia i nazwiska z przyporządkowania do tego pojazdu. Powiem Państwu szczerze, że temat ciekawy, przykład bardzo dobry, bardzo uogólniony, natomiast wskazujący na to, że osoby, których dane dotyczą, nie do końca wiedzą, czego tak naprawdę chcą i co możemy im w związku z tym zaoferować jako punkt kontaktowy inspektora ochrony danych. Niemniej jednak bardzo ważna rzecz, na którą rzeczywiście duży nakład musimy i duży nacisk musimy położyć, to jest, Szanowni Państwo, ogólnie realizacja tych praw osób, których dane dotyczą. Nie może mieć, Szanowni Państwo, miejsca sytuacja, w której w ogóle nie będziemy dopuszczali osób, których dane dotyczą, do realizacji ich praw. W większości przypadków prawa osób nie będą realizowane, ponieważ zwykły człowiek najczęściej
nie wie, kiedy jego dane mogą na przykład zostać usunięte, to co opisywałem przed chwilą w przykładzie. Bardzo często ludzie, zwykli ludzie, nie znają tych niuansów prawnych, które nam z kolei nie pozwalają na usunięcie danych ze względu na obronę czy też dochodzenie swoich praw i roszczeń. A w związku z tym te dane będą nadal przechowywane. Nie jesteśmy jakby zobligowani do tego, żeby informować każdego o wszystkich możliwych sposobach rozwiązania sprawy. Dlatego też przyjmijmy takie bardzo dobre moim zdaniem założenie, że każdy wniosek musimy przyjąć, przeanalizować i udzielić odpowiedzi. Albo ten wniosek zrealizować, albo właśnie udzielić odpowiedzi, że niestety nie możemy go zrealizować i tutaj dopiero wskazujemy podstawę braku realizacji albo częściowej realizacji tego wniosku. Dlatego też taka sytuacja nigdy nie doprowadzi, albo prawie nigdy nie doprowadzi do złożenia skargi na kogokolwiek z Państwa w związku z brakiem realizacji praw osób, których dane dotyczą. A ponownie przypominam, że nierealizowanie praw osób, których dane dotyczą, no jest zagrożone tą najwyższą karą administracyjną sięgającą do 20 milionów euro. Oczywiście w przypadku sytuacji, kiedy to my będziemy jedynie podmiotem przetwarzającym dane osobowe na potrzeby administratora danych, czyli naszych zakładów ubezpieczeń, wtedy, szanowni Państwo, musimy mieć świadomość, że niezrealizowanie wniosku przez nas, nie przyjęcie go, nie przekazanie dalej, będzie skutkowało nałożeniem kary na administratora danych. Może skutkować nałożeniem kary administracyjnej na administratora danych. A tym samym, w związku z tym, że to my nie dopełniliśmy obowiązków, a umowy powierzenia przetwarzania danych wszak zostały zawarte, będzie skutkowało nałożeniem kary administracyjnej również na nas. Taka sytuacja byłaby oczywiście niedopuszczalna, zatem wszelkie pytania, wszelkie wątpliwości, wszelkie wnioski, które są przekazywane przez osoby, których dane dotyczą, bardzo prosimy kierować bezpośrednio do mnie, czy to za pośrednictwem maila, czy też za pośrednictwem punktu kontaktowego. No i oczywiście zawsze służę do Państwa dyspozycji, pozostaję pod numerem telefonu. Szanowni Państwo, no, kolejne nasze dzisiaj śniadanie dobiega końca. Mam nadzieję, że nadal będziecie Państwo przesyłali tak ciekawe i twórcze pytania. Mam nadzieję, że te odpowiedzi spełniają Państwa oczekiwania i liczę na Państwa udział i obecność już za tydzień. Tymczasem życzę miłego dnia, do widzenia i do zobaczenia.